Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Bartek i dzisiaj zapraszam Was na test, jakiego jeszcze na moim kanale nie było, ponieważ przetestujemy sobie karty graficzne. Segment kart graficznych najbardziej ze sobą rywalizujący tak naprawdę od wielu lat, czyli segment średni za około 1000-1300 zł. Jakie karty graficzne sobie przetestujemy? Pierwsza z nich jest GeForce GTX 1060 w wersji 6 GB. Jest to karta graficzna od firmy Palit Super Jet Stream. Jest to jedna z najwyżej taktowanych 1060, ponieważ boost osiąga ponad 2000 MHz i oczywiście konkurent, bardzo mocny konkurent w postaci Radeona RX 580 od Zafire Nitro Plus w edycji limitowanej. Jest to także jedna z najwyżej taktowanych 580 na rynku, ponieważ aż 1400 MHz wynosi taktowanie rdzenia tej karty graficznej. I teraz tak. Przetestujemy sobie to w 7 grach, w czym w Wiedźminie będziecie mieli 3 lokalizacje, jedna procesorowa i dwie bardziej takie graficzne, potem Tomb Raider, tam będziecie mieli DirectX 11 oraz 12 i ta sama sytuacja w Battlefield 1. Potem zobaczymy sobie także głośność, także w jednej grze w Wiedźminie zobaczymy, jak to wychodzi POC obydwu kart i na końcu sobie to wszystko podsumujemy i zobaczymy, która karta graficzna jest w końcu lepsza, ponieważ ta walka między RX 580 i 1060, tak samo 480, czy wcześniej jest to 380 i 960, zawsze trwała odwieczna walka, która karta graficzna jest lepsza. Także to wszystko spróbujemy sobie dzisiaj sprawdzić. Także ja Was bardzo zapraszam na recenzję. Stały się bardzo popularne wśród 1070 ze sprawą bardzo wysokiej kultury pracy i przystępnej ceny. Czy w tym przypadku będzie podobnie? Przywitajcie Palit GTX 1060 Super Jet Stream. Na pokładzie znajdziemy jeden z najwyżej taktowanych chipów Pascal GP106. Jego taktowanie podczas grania wynosi ponad 2000 MHz. Karta została wyposażona także w 6 GB pamięci GDDR5 na 192-bitowej szynie. Konstrukcja chłodzenia jest bardzo masywna, ponieważ w naszej obudowie zajmie prawie 3 sloty. Za chłodzenie rdzenia pamięci oraz sekcji zasilania odpowiada aluminiowy radiator z 4 ciepłowodami oraz 2 90 mm wentylatorami. Czarno-srebrna osłona chłodzenia została wykonana z plastiku, a na jej boku znajdziemy podświetlane logo Palita. Dodatkową zaletą karty jest obecność punktów pomiaru napięć, Dual BIOS oraz czarny metalowy backplate. Do podłączenia monitora możemy wykorzystać złącze DVI, HDMI oraz 3 DisplayPorty. Aby zasilić kartę, musimy podpiąć jedną wtyczkę 6 pin. Zafire RX 580 Nitro Plus w edycji limitowanej to karta posiadająca odświeżony i zarazem najwyżej taktowany rdzeń architektury Polaris w 14-nanometrowym procesie technologicznym. Taktowanie rdzenia w trybie boost dochodzi aż do 1450 MHz. Karta została wyposażona także w 8 GB pamięci GDDR5 o taktowaniu 2000 MHz. Układ chłodzenia karty jest bardzo rozbudowany. Podobnie jak w przypadku Palita mamy do czynienia z dużym radiatorem, który chłodzi rdzeń pamięci oraz sekcję zasilania. Za transport ciepła odpowiadają 4 grube oraz poniklowane ciepłowody, a za jego odprowadzanie 2 10-centymetrowe wentylatory, które w edycji limitowanej możemy wymienić na wersję z niebieskim podświetleniem. Osłona chłodzenia została wykonana z plastiku w kolorze szarym. Na jej powierzchni znajdziemy sporo żłobień, a na boku podświetlany napis Zafire. Całą tylnią część karty pokrywa metalowy oraz wentylowany backplate, na którym znajdziemy logo Nitro oraz napis Zafire. Tak samo jak Palit, karta od Zafire posiada Dual BIOS, a do jej zasilania potrzebujemy wtyczki 6 oraz 8-pinowej. Do dyspozycji mamy złącze DVI oraz po 2 złącza HDMI oraz DisplayPort.
Yeah.
I teraz, która karta graficzna jest wydajniejsza? RX 580 czy GTX 1060? Według mnie tego się nie da jednoznacznie określić i tutaj tak naprawdę wszystko zależy od gry. W jednej RX wyprzedza GTX-a, w drugiej jest na odwrót, a są też gry, w których karty stoją na bardzo podobnym poziomie. Przy wyborze tych kart graficznych ja bym się raczej sugerował przyszłością, ponieważ jak dobrze wiemy, karty graficzne Radeon oferują lepszą wydajność po jakimś czasie od kart graficznych NVIDIA, tak, bo z R9 290X w stosunku do 780 od NVIDIA, tak było z 380 w stosunku do 960 NVIDIA. I tutaj pod względem przyszłościowym jak najbardziej Radeon będzie zyskiwał na wydajności. Dalej 8 GB pamięci VRAM. To też przyczynia się do lepszej wydajności w przyszłości, ponieważ gry wykorzystują coraz więcej pamięci VRAM. W GTX-ie mamy tej pamięci tutaj 6 GB. I następna sprawa to obsługa DirectX 12. Dobrze wiemy, że Radeony po prostu lepiej obsługują tą funkcję, tutaj obliczenia asynchroniczne i tak dalej, i to dobrze widać w grach DirectX 12, czyli pod względem przyszłościowym Radeon będzie lepszym wyborem. Tutaj dochodzi druga sprawa też poboru prądu, ponieważ RX pobiera oczywiście więcej. Ja tutaj nie mam narzędzi, żeby sprawdzić, ale przeglądając różne testy możemy zobaczyć, że gdzieś tak pobiera około 100 W więcej, co w przeciągu roku przy takim codziennym graniu może dać 50 zł więcej za rachunek i tak naprawdę czy to jest dużo czy nie, to sami musicie zdecydować. Będzie w większości gier oczywiście będziecie mieli większą wydajność, lecz lekko będziecie musieli więcej dopłacać za prąd. To jest ta sprawa. I to chyba wszystko z tych aspektów wydajności na dłuższe lata. Jeszcze można tutaj powiedzieć o OC. Te obie karty są wyżyłowane i nie kręcą się za dobrze. Tam trochę mi się udało podnieść o 100 MHz na GTX-ie, o 40 na RX-ie, ale to w przełożeniu na procenty wychodzi bardzo podobnie. I tutaj widzimy, że w Wiedźminie jak RX miał przewagę, to po overclockingu obu kart jakby wydajność się wyrównała. Także na przykład w Battlefieldzie GTX nie dorówna Radeonowi, ponieważ tam różnica była bardzo duża, no ale na przykład w Mass Effect Andromedzie, gdzie te karty na początku stały na podobnej wydajności, potem GTX trochę odstawał, to tamta wydajność także może się zrównać. I to chyba wszystko z kwestii wydajności. Teraz przejdziemy do kultury pracy. Palit GTX 1060 SuperJet Stream to karta z rozbudowanym systemem chłodzenia. Jak widzicie, jest ono dużych rozmiarów. Tutaj wychodzi znacznie za zasileć, ale niestety nie przenosi się to, nie przekłada się to tak na temperatury i kulturę pracy, ponieważ miałem kiedyś GTX 1070 od Palita i tam kultura pracy była po prostu znakomita. Karta była cicha i bardzo chłodna. Tego nie można powiedzieć o GTX 1060 od Palita, ponieważ tutaj te temperatury oscylowały na granicy 73-74 stopnie Celsjusza po 30 minutach w Wiedźminie. To nie jest jeszcze takie złe. Gorzej jest właśnie z kulturą pracy tego chłodzenia. Niestety 1300 RPM przy takich wentylatorkach to naprawdę da się usłyszeć w porównaniu do Zafire, do którego za chwilę przejdziemy. Niestety tutaj pod tym względem jestem trochę zawiedziony w stosunku do GTX 1070. Wydaje mi się, że tutaj zrobiono krok w tył i może być to spowodowane tym, że chłodzenie po prostu jest bardzo mocno zabudowane. Jak widzicie, tutaj nie ma tak naprawdę gdzie uciekać to powietrze ciepłe i bardzo jest możliwe to, że właśnie z tego powodu takie rzeczy się dzieją. Oczywiście karta jest dobrze wykonana, bardzo mi się podoba. Mamy tutaj LED-owe podświetlenie, mamy backplate, jak widzicie tylko 6-pinowe zasilanie, za co leci ogromny plusik. Także karta ogólnie jest ok, ale nie pod względem kultury pracy. Palit nie zrobił na mnie dużego wrażenia pod względem kultury pracy, lecz Zafire jest zupełnie odwrotnie. Ta karta graficzna jest po prostu bardzo cicha w stosunku do
swojego konkurenta. I teraz tak, temperatury morza są lekko wyższe, ponieważ 75 do 77 stopni Celsjusza pod obciążeniem Wiedźminie 3, lecz po prostu karta jest o wiele cichsza od Palita Super Jetstream. Tutaj wentylatory rozkręcają się do 1300 RPM, czyli jest to tyle samo ile Palit, lecz kultura pracy stoi na o wiele wyższym poziomie. Karty praktycznie nie słychać, muszę powiedzieć. I to jest fajna sprawa, ponieważ w przypadku 480 od Zafire sytuacja była odwrotna. Karty były bardzo gorące i bardzo głośne i to pewnie za sprawą źle zaprojektowanego chłodzenia, ponieważ w 580 chłodzenie zostało zupełnie przebudowane. Jak widzimy, radiator jest naprawdę tutaj ogromny. Sam tutaj radiator też wychodzi poza sileć bardzo znacząco. Tak samo mamy tutaj grube rurki cieplne. I to wszystko sprawia, że naprawdę karta daje radę i tak naprawdę bardzo, bardzo jest cicha. Dodatkowo mamy ładny backplate. Nie wiem, jak to będzie lepiej widoczne, tak? I to także jest na plus. Karta bardzo dobrze wygląda w obudowie. W przypadku Palita mamy po prostu czarny backplate. Tutaj mamy jakiś wzór. O wiele lepiej to według mnie wygląda. I tak, bardzo ważna sprawa jest zasilania, ponieważ musicie mieć 6 plus 8 pin i to jest bardzo duży minus. Karta niestety pobiera więcej tego prądu, więcej energii. Więcej energii też wydziela, co widać po temperaturach. Ale tak naprawdę różnica nie jest aż taka duża, żeby przemawiała tutaj za GTX-em. Także testy już widzieliście, plusy i minusy będziecie mogli zobaczyć każdej z kart na ekranie. A ja Was żegnam, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne recenzje na moim kanale. Cześć!